Przedstawię Wam 5 memcoinów, które mają potencjał do osiągnięcia poważnych wzrostów. Memcoiny wręcz wybuchają w tej chwili i myślę, że możemy zobaczyć wybuch dla całego rynku memcoinów już niebawem. Raptem w dobę obserwujemy 150% wzrost wolumenu obrotu na topowych memach. Pamiętaj, że to nie jest porada finansowa i przeprowadź po prostu własne badania przed zainwestowaniem. Ale zanim przejdziemy do konkretnych monet, omówmy szerszy rynek. Dlatego, że według tego wykresu niekoniecznie jesteśmy już w alt season, ale jest szansa, że dojdzie do tego już naprawdę za chwilę. Dlatego, że patrząc na Google Trend, wyszukując memcoin, możemy zobaczyć, że zainteresowanie memcoinami zaczyna ponownie wzrastać. A więc zaczynamy! A więc dzisiejszą topkę otwiera Pepe. Ta moneta pokazuje silny wzór flagi byka, co jest naprawdę byczym wzorem kontynuacji. Istnieje szansa, że zobaczymy 12% wzrost, potencjalnie osiągając cel Fibonacciego od 1,6 nawet do 2,618. Dlatego, że Pepe, osiągając ostatnio swój ATH, wciąż rośnie. I jak widzimy, w ostatniej dobie urósł 35%. Ta moneta naprawdę się nie zatrzymuje i wkrótce możemy zobaczyć bycze odwrócenie i pozytywną kontynuację. Kolejną monetą jest Dogeverse. Ta moneta zostanie uruchomiona już wkrótce i oczekuje się, że będzie dostępna do obrotu na głównych giełdach maksymalnie do 1 tygodnia czerwca. Dogeverse, wchodząc na rynek, wciąż będzie miał naprawdę niską kapitalizację rynkową, bo tylko około 15 milionów dolarów, bo właśnie tyle zebrali już w przedsprzedaży. A Wy wciąż macie szansę na kupienie tego tokena jeszcze po cenie przedsprzedażowej. To ostatnie chwile. Link znajdziecie w opisie kanału. Projekt ten był prezentowany naprawdę na wszystkich głównych stronach internetowych z wiadomościami o krypto i ma jasną mapę drogową dla przyszłego rozwoju. Według ich tokenomii w obiegu będzie 200 miliardów tokenów, jednak aż 15% jest do kupienia w przedsprzedaży. W odpowiednich okolicznościach Dogeverse może nawet osiągnąć cenę 1 dolara za token. A jak widzicie, aktualnie możemy go kupić za 0,00031 dolara. Na trzecim miejscu mamy Shiba Inu. Ten token trzyma się mocno i nie skorygował się jeszcze w pełni, co jest dobrym znakiem. Ma ogromną i rosnącą społeczność liczącą ponad 3,8 miliona ludzi. Deweloperzy aktywnie promują projekt i uczestniczą w konferencjach. Rozszerzają również system Shiba Inu o nowy token, który wkrótce zostanie wydany. Shiba wciąż testuje krytyczny obszar oporu. Jeśli go przebije, możemy zobaczyć wzrost ceny. Gdy oddali się od wykresu, wygląda na to, że Shiba Inu tworzy ogromny symetryczny trójkąt, co może oznaczać znaczący wzrost ceny w przyszłości. Poziomy Fibonacciego sugerują potencjalny ruch, co byłoby nowym rekordowym wynikiem. Czwarty w naszym zestawieniu to jest również piesek. Tym razem to nowy memcoin, który zyskuje na popularności dzięki swojej zabawnej nazwie i unikalnemu brandingowi. Posiadają już silną społeczność, mimo tego, że wciąż są w fazie przedsprzedaży. Winner AI, do którego link znajdziecie w opisie filmu, to innowacyjny partner handlowy. Łączy sztuczną inteligencję z handlem, aby zapewnić predykcyjną analizę rynku w czasie rzeczywistym. Wszyscy posiadacze tego tokena będą mieli dostęp do bezpłatnej platformy handlowej AI, która ma zapewniać płynność i efektywność wszystkich transakcji bez orzuconych swapów. Zestawienie kończymy Solaną. Solana to zabawna i kulturowo rezonująca moneta memowa inspirowana patriotyczną, otyłą amerykańską foką wieśniaka, przypominającą nerda z South Parku. Przedsprzedaż Solana działa w modelu ze stałą ceną, sprzedając tokeny po 0,022 dolara za sztukę. Link do tego projektu również znajdziecie w opisie tego filmu. Dziwaczna koncepcja Solany i jej gra z amerykańską kulturą uderzyła w społeczność kryptowalut, wyraźnie zwiększając zainteresowanie, no i oczywiście inwestycje. Osiągnęli już kamień milowy, zbierając ponad 2 miliony dolarów w samej przedsprzedaży. Tak więc FOMO dotyczące debiutu rynkowego Solana nadal rośnie. Sukces poprzedniej monety memowej na Solanie, o której Wam mówiłam, czyli Slotana, także zbierała pieniądze w przedsprzedaży. Oni zebrali aż 15 milionów dolarów. I chwilę po listingu wszystkie te tokeny kupione w przedsprzedaży wylądowały na portfelach osób, które po prostu kupiły te tokeny po dużo niższej cenie. Dzisiaj mogą się cieszyć wzrostem nawet o 500%. A to oczywiście wciąż tylko kilka z wielu memcoinów z potencjałem na wzrosty. W które projekty Wy wierzycie?